Czepiam jak lin wiszących, drzew, drutów, dzwonów. Czepiam się wież kościelnych, błyskawic gromów. Idę tam w niebo, w gwiazdy, nad ziemską siłą gnana. Idę, wznoszę się, lecę, ach jakam ja zakochana. Raz w życiu wolno mi przecież wskoczyć na wichrów pojazdy, trzasnąć, świsnąć, zabłysnąć i polecieć na gwiazdy. Raz w życiu wolno mi chyba pędzić beztrosko w przestworzach, piąć się na tęcze, księżyce, staczać się z góry po zorzach. Zygu przyszedł mnie odwiedzić. Był słodki, kochany, a jak na mnie patrzył, cały czas hipnotyzował mnie spojrzeniem. Nie kryłam się z tym, że się cieszę. Słyszałam, jak specjalnie mówił, że Irka jest ładna. Ja wszystko słyszałam i łkałam. Nie prawdziwymi łzami, ale czułam wewnątrz łzy. Dusiły mnie. Zalewały mi serce. Ale miłość jest potężniejsza niż wszystko. I kiedy stałam smutna, a Zygu się zaśmiał i zapytał: Rena, co jest? Chciałam zrobić obrażoną minę, ale zaśmiałam się. Jeśli on naprawdę tak się śmieje ze mnie, to nie wiem. Ale jeśli mówi tak naprawdę, no to... Strasznie jestem zmęczona. Noc. Zrywam się. Jestem pewna, że Zygu leży koło mnie. Zaczynam go targać i wołać: Zygu! Zygu! Ale to była Arianka, która bała się i przyszła. Wojna. Gry polowe na wojnie. Ciągle razem Zygu rzuca się na wznak na śnieg i woła: Rena, padnij! Potem idziemy razem. Rysiek krzyczy: Rena się w tobie buja, Zygu! Zygu mruczy coś pod nosem: dajże spokój. Życie płynie normalnie. Spotykamy się od czasu do czasu i idziemy sobie pod rękę. Już nie umiem inaczej chodzić. I mówimy, i nucimy. Jest nam razem bardzo dobrze. To znaczy mnie jest. Ach, błogo, anielsko, słodko. A jemu? Też. Bo inaczej nie robiłby planów. Cudny majowy wieczór przeżyłam. Wspinaliśmy się wysoko po wzniesieniach, po ścieżkach. U naszych stóp płynął San. San potężny, lśniący, czerwony od zachodzącego słońca. A słońce czerwone, lekko zamglone, zstępowało powoli z nieba. Mówiliśmy dużo i miło. I byliśmy tak złączeni duchowo, że nie wiem, czy jakiekolwiek fizyczne zetknięcie mogłoby nas więcej zbliżyć. Co mówiliśmy? O tym trudno pisać. Sami we dwoje, naprawdę sami. Kiedy odchodziliśmy, pomyliły się wszystkie drogi. Było ciemno, nie mogliśmy się odnaleźć. Zbłądziliśmy, tak, zbłądziliśmy podwójnie, a raczej nie zbłądziliśmy, tylko jakbyśmy dopiero się odnaleźli. Zet mówił, że mu się bardzo podoba takie celowe błądzenie. Mówił, że możemy zginąć razem, trzymając się za ręce i mieć wspólny grób. Co ty na to? To bardzo wzruszające, ale smutne. Gdyby rzeczywiście był taki wspólny grób i w środku my, złączeni ostatnim, lecz wiecznym uściskiem, a na tym napis: tu leżą ci, co się kochali, to się nie wzruszą już żadnym rozkazem, których rozłąka już nie oddali. Śmierć ich uściskiem złączyła razem. Tak, ale to nie teraz. Teraz trzeba jeszcze żyć. Trzeba się starać, próbować, trzeba zostawić coś światu. Kiedy idę z Zygiem przez dalekie ulice, ironia losu, jesteśmy niepewni życia, miasto zwalone, wojna, straszna niepewność, biała opaska, to jestem szczęśliwa. Jest mi dobrze. Chciałabym uchwycić, przycisnąć coś, co jest i czego nie ma,
a jednak jest. Więc jeśli jest się w takim stanie ducha, to się chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Żeby Noże udało się cudnie z Julkiem, a Irce z Henkiem, a Ariance z Ryśkiem i każdej dziewczynie z jej ukochanym. By te wszystkie miłości dojrzały i zmieniły się w przykładne, kochające małżeństwa. To szaleństwo myśleć dziś w ten sposób, prawda? Tak, ale zakochani są zawsze szaleni. Bo miłość jest szałem, a szał jest życiem. Więc niech nam wszystkim będzie dobrze. Niechże znowu się pocałuje, a Zygu niech zostanie zawsze takim, jakim jest teraz. Ja się dużo dowiedziałam, o czym zawsze nie wiedziałam. Bo wie pani, ona pisała to, ona była dorosły człowiek, ja byłam młoda. Także ja nie wiedziałam, co się dzieje, wie pani, tak dokładnie. No to ona pisała, co jest, jak jest. I z książki ja się dowiedziałam, co było, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jak było strasznie, że ona miała pracę, jak uwielbiała tego chłopca. Gdzie ona z nim chodziła, tam był taki zamek w Przemyślu i oni tam chodzili na spacery i rozmawiać godzinami i tak dalej. No ale oni mieli, widziałam z tej książki, że oni się też tam tubuczyli. Nie wiem co, wie pani, jak to młodzi ludzie, ale ona poza nim nikogo nie widziała. Jak miała rodziny, to ten Maciek, którego tu poznałam, został lekarzem. No, Zygmunt został lekarzem i był w 5 różnych obozach. Był też i w Oświęcimiu, i w różnych innych, 5. Ocalił mnie życie, chciał ocalić mojej siostry życie. On miał wielką miłość dla mojej siostry. Mimo to, że był kochany przez wiele dziewcząt, on uwielbiał moją siostrę. On mówił, że właściwie nie jest warty jej. Ale on życie mi ocalił. Ja nie wiem, jak mnie wyprowadził z tego getta, komu zapłacił, że mnie wydostał, że zawiózł mnie nie tylko do Leszczyńskiego, ale też przyniósł ten dziennik dla mojej mamy. I przyniósł to w Nowym Jorku. I on był wspaniały człowiek.